Witajcie. Tutaj mam karton od pana Darka, z którym współpracuję od lat z naprawą urządzeń. Tym razem przysłał mi jakieś dziwadło typu boombox. Powolutku muszę to rozpakować. Ponoć kupił to na budowie, czy tam używane było na budowie to urządzenie i już samodzielnie je oczyścił. Dlatego przysłał mi całą dokumentację wraz ze zleceniem. Pamiętajcie zawsze, jak dosyłacie komuś urządzenie, napiszcie zlecenie wykonania usługi. No, trochę tych pudełek jest. Będzie trzeba przejrzeć dokumentację, żeby się zaznajomić. Fajne rzeczy są z tych dawnych lat. Te boomboxy. 10 W niby głośniki. Tonsil Czernieska kiedyś Daszyńskiego. Na Daszyńskiego miałem praktyki. Jakieś pudełko. Tu mamy też trochę części w tym pudełku. O szerokości tego urządzenia nie świadczy ta rączka. No zresztą widać głośniki. Także trochę będziemy mieli pracy z tym. No, ja zapomniałem o tym. To jest tutaj takie ładne plastikowe coś, co się nazywa tyłem. Tak, bo to jest front. Zobaczmy, jak front wygląda. Z drugiej strony, no tak, Hitachi. I co tu mamy? Panel górny z regulatorami. Będę musiał to ładnie sobie poukładać, żeby dojść do ładu. Ale wpierw muszę przeczytać, co pan Darek mi napisał i zobaczyć, jak wygląda serwis manual. Także ja się zaznajomię z tym, posegreguję sobie części i spotkamy się w momencie, kiedy już będę co nieco wiedział na temat tego urządzenia. No tam, zanim jeszcze nie opowiem wam o magnetofonie, to zobaczcie, jak świetnie popakowane. Wszystko opisane. Super, tak właśnie powinno się robić. Śrubki do woreczka, suwaki do woreczka i chociażby nawet zwykłym pisakiem po wierzchu napisać sobie, co jest co, albo rzucić kartkę do środka. Widzę, że tu jeszcze trzeba troszeczkę posiedzieć nad tym i poczyścić co nieco. Mamy nieco kurzu, przełączniki do czyszczenia. Podejrzewam, że tak, gniazdo też jest do czyszczenia. To też by się przydało trochę wypolerować. Pewnie te przełączniki są do czyszczenia. O, potencjometry suwakowe także będą do czyszczenia. Jakieś elementy, które jeszcze nie wiem od czego są, ale od czego jest serwisówka. Tutaj mamy przesyłkę od Retro Audio, od pana Jacka. Także bardzo dobrze. Pewnie jest już wyczyszczony, więc nawet nie będę do niego zaglądał. Zobaczmy, co nam zleceniodawca napisał. Załączam magnetofon rozmontowany, rozłożyłem go i oczyściłem, gdy w środku były nawet małe kamienie. Magnetofon przed rozebraniem sprawdziłem, wszystko działało oprócz przewijania. Paski z jednej kieszeni spadły, drugi pasek to już plastelina. Paski są w swoim miejscu, lecz pewnie i te będą do wymiany. Chodzi pewnie o paski do przewijania. Pan Darek mechanizm oczyścił pędzlem, alkoholem, ale była to tragedia. Jakaś sprężynka wyleciała z kieszeni od przycisku pauzy. To będę musiał sobie z serwisówką obejrzeć, bo tak wszystkim mechanizmów się w końcu nie zna. W magnetofonie, jak was zobaczę, szczególnie apce korektora i zgłośnienie, jak ktoś grzebał, bo potencjometr głośności lata. No widać. Tu jest fatalna sprawa, zobaczcie państwo, jak to wygląda. No i mamy zdjęcie załączone. No i przełącznik od pana Jacka. No i wiadomo, kontakt. Okej, dobra. Zajmę się tym, co jest najprostsze. Zobaczcie, dokumentacja. Jeżeli chodzi o zdjęcia, bardzo fajnie. Lubię takie rzeczy. Wiadomo, że jak ktoś coś rozebrał, to nie zawsze potem ja będę wiedzieć, co jak złożyć. Tu chyba jakiś mikrofon kondensorowy, czy mikrofon pojemnościowy. O. Tak to się zwykło mówić. Wiecie co? Ja na początek zajmę się tym, co jest najprostsze. Wyczyszczeniem tego. Polutowaniem, sprawdzeniem. To jest najprostsza czynność.
Tutaj były jakieś przełączniki, jak widzę, chyba? Nie, bo nie, nie jest to lutowane. Czyli po prostu takie duże PCB na tą jedną diodę. Najprawdopodobniej tutaj ten przełącznik sieciowy, włącznik sieciowy ALPSa był. Tu mamy tuner i przełączniki rodzaju pracy, myślę. No, no i tutaj też są jakieś switche, przełącznik nagrywania. To wszystko jest do czyszczenia, więc nie ma co rozpaczać. Trzeba zająć się podstawami. Jak już zrobimy to, zajmiemy się magnetofonem. Oczywiście sprawdzę sobie jeszcze te kondensatory, to tutaj też trzeba pamiętać, że to nie jest jakiś high-endowy zakres cenowy, dlatego te kondensatory wymienimy na zwykłe pospolite, łatwo dostępne w handlu. No, przy swoich parametrach, no PC Component może być spokojnie tutaj, czy nawet trudno mi teraz powiedzieć, no na pewno nie będę wkładał tych szmułaczy, jak to tam się nazywa, chińszczyzny, ale już Legwear mógłby być tutaj. Nie mam pojęcia, jaki był tutaj oryginalny potencjometr, ale jak myślę, był to 32 mm potencjometr. Będę musiał taki poszukać gdzieś, bo tu ktoś stawił telpoda i dlatego nie pasuje. 851, 10 kilo, a w tym miejscu bez odczepu. Wcale dużo się nie pomyliłem. R851, volume control, 10 kilo, a i numer części serwisowej tutaj. I nie powiem wam typu, dlatego wszystko trzeba kombinować samemu. Tak, to był telpod, tak powyginane tutaj jakieś łączówki. Wiadomo, że to przecież nie pasuje. A wyprowadzenia tak sugerują mi potencjometr chyba alpsowski. Trudno mi powiedzieć jeszcze. No, ale będzie trochę poszukiwania z tego, co widzę. Dobra, zajmę się tym, a potem się zastanowię nad tym. Chcecie wiedzieć, co jest w środku tego potencjometru? Piasek. Każdy z nich trzeba wyczyścić. Masakra. Piasek, piasek, piasek. No, budowa. Niestety potencjometry są tak słabej jakości, że po nasmarowaniu, ten na przykład się zacinał już na samym początku, że po nasmarowaniu nie chodzą płynnie. Tak jakby musiały chodzić na sucho. Słuchajcie, jak zgrzytają. Przesmarowałem go smarem do potencjometrów. No i niestety się okazuje, że nie chce chodzić tak jak powinien. Bo nie haczy się już na środku. Tam na środku jest taki popychacz specjalny. W odpowiednią dziurkę wpada. No i niestety. Ale potencjometr działa. Tak właśnie się kończy używanie boomboxa na budowie. No okej, okay. Potencjometry wyczyszczone, nasmarowane. Te chodzą lepiej, inne chodzą gorzej. Ten jeszcze chodzi dobrze. Ten też, ale z tym jest problem. I z tym ten się zacina tu gdzieś na środku, także może być problem z obudową. Też widziałem, że jest lekko pogięta. Próbowałem ją tam trochę przeszlifować pilniczkiem, żeby się nie haczyła, ale to nic nie dało. Także mamy to załatwione. Problem teraz jest z tym. Widać tutaj pękniętą płyteczkę, niestety. Będzie trzeba to skleić. I sam stan styków też jest fatalny. No jak wszystkich tych przełączników. Także piasku jest trochę tutaj na tej kulce. No to do wyczyszczenia wszystko. Problem z tymi blaszkami tutaj, tymi haczącymi nam tę płytkę jest taki, że one są bardzo kruche i łatwo ulegają złamaniu. Plecionka to bardzo fajna metoda do rozlutowania wody solderingu, ale niestety droga. Kolejny przełącznik, blaszki odgiąć i sprawdzić, co tam mamy w środku.
I zostanie mi tylko jeszcze ten, podejrzewam, przełącznik z zakresu fal. Gniazdo już wypolerowane. W środku używam Dremela po prostu, ten wacik, i tam trochę go skubię, żeby się zmieścił, i Dremelkiem w środku ładnie wypucuję to, a na zewnątrz po prostu zwyczajną froterką. Teraz to trzeba umyć żadną szczotką, niczym, tego nie szlifujcie, tego, to po prostu ładnie polerką można zrobić. Teraz umyjemy to i będzie dobrze. Myślę, że można zrobić przerwę. Oczywiście, zobaczcie, nie ma tak, że wszystko idzie gładko, nie? Tu muszę dolutować kawałek przewodu. Gniazdo sławkowe mocno zabrudzone nie było. Wyczyściłem je z zewnątrz już bez rozbierania wacikiem. Jest ok, tam jak się zajrzy do środka, to się blaszki błyszczą. Wszystkie przełączniki i styki, za wyjątkiem tego tutaj, stały przeczyszczone. Tego nie otwierałem, bo ma ślady otwierania, pochodzi z retro audio, więc ufam, że jest dobrze. Tutaj muszę tylko tego jeszcze wylutować i to będzie wszystko, jeżeli chodzi o styki. No oprócz tego, że on jest strasznie zakurzony, to też trochę zaczernione styki ma. No to jest chyba przełącznik od napięć, tak mi się wydaje. Ów przełącznik to ten do wyboru napięcia stałego i przemiennego. Tutaj na tym zdjęciu widać, ile kurzu było w środku. Także no rzeczywiście trzeba przyznać, że jakiś budowlany sprzęt, tak jak żartowałem z samego początku. No dobrze, pan Darek mi tutaj dał trochę zdjęć z demontażu, bo instrukcja nie jest dokładnie od tego samego modelu, ale od podobnego. Tutaj ta nieszczęsna płytka z tym oszukanym naszym potencjometrem głośności, trzeba to naprawić, ale najpierw musimy zakupić potencjometr głośności. Ok, czyli jak potencjometr głośności zakupić, to już wiem. Zamiarowałem sobie punkty lutownicze i chyba nawet wiem, co to jest za potencjometr. Mamy długość posuwu 30 mm, 10 kg, logarytmiczny, stereofoniczny, bez odczepu i taki prawdopodobnie za 10 zł można kupić. No i taka śmiesznostka, wesoła rzecz. Człowiek, który wstawił tego telpoda tutaj, nie wiedział, że japońskie potencjometry A mają oznaczoną logarytmiczną i dał liniowy, nasz liniowy potencjometr. Jak nie wiecie, jak określić długość posuwu, bo macie jakiś inny potencjometr, po prostu zmierzcie sobie skalę. Tutaj jest 10, tutaj jest 0 i od 10 do 0 mamy 3 cm. I tak jak mówiłem, 30 mm długość posuwu, a jeszcze wymiarów mam tutaj, idę szukać. Przy okazji zrobię sobie kawę i zjem obiad. Udało mi się kupić ten potencjometr, przyjdzie w poniedziałek, więc dopiero w sobotę będę mógł go założyć i sprawdzić. Dobrze, myślę, że na ten czas można zająć się sprawami mechanicznymi, a elektronikę będę sprawdzał później. Niechętnie rozbieram ten mechanizm, ale jest tutaj mnóstwo piasku w środku, więc proszę zobaczyć, tutaj jest mechanizm autostopu, widać tam coś. I niestety piasek wszędzie, w związku z tym muszę pozdejmować tu piasek i wyczyścić to wszystko. Bez schematu to jest dosyć trudne zadanie. Wyraźnie widać, że jest dużo piachu. Trzeba to umyć tak, żeby nie popękały te kółeczka. Wiecie, alkohol izopropylowy w kontakcie z tymi kółeczkami powoduje ich pękanie. Tak samo tego plastikowego subchassis, powiedzmy. Tu widzę, że nawet coś mi się wysunęło już. Także najpierw muszę sobie to obfotografować, żeby... Co prawda mam drugi mechanizm, nie? Tam leży sobie drugi, ale lepiej jak zrobię dużo zdjęć, aniżeli potem miałbym rozbierać drugi i też coś się domyślać. Dobrze, powolutku idźmy dalej. Wyczyśćmy to. Pamiętajcie, tu są takie podkładeczki, żeby ich nie zgubić, a w czasie otwierania ich, żeby nie pofendrowały, nie poszybowały gdzieś daleko w kąty, żebyście potem nie musieli tego szukać. Powiem wam szczerze, że ja tak za bardzo nie lubię serwisować takich urządzeń, z tego względu, że wszystko trzeba rozebrać ze względu na piasek. Tutaj piasek, tam jest piasek,
ale całe szczęście daje się to zrobić, bo to jest dosyć proste urządzenie i łatwo się daje to rozmontować. Zrobiłem sobie układankę, żeby nie pogubić części i nie pomylić się przy montażu. I tak jak widzicie, jest jeden koszmar, mianowicie to jest łamane, bo dotknąłem tutaj, żeby sprawdzić, jak była ułożona sprężynka, czyli o tą sprężynkę mi tutaj chodzi, a tej sprężynki tutaj nie ma. I to mi odleciało. Będzie problem z autostopem tutaj, chyba że uda mi się coś wykombinować. Widać tutaj, jakie zabrudzenia są. To wszystko kurz, osad jakiś tytoniowy i trochę gumy z paska. Teraz, gdy już jestem po rozbiórce jednego mechanizmu, mogę Wam powiedzieć, jak to się rozbiera. Ale wcześniej chciałem zwrócić uwagę, że tutaj jest magnes stały. Służy on do kasowania taśmy. W tym magnetofonie nie mamy generatora prądu podkładu. Jak to rozbieramy? Najpierw klawisze, jedna śruba, druga śruba. Następnie kapstan, tutaj zawleczka. Odkładamy sobie na bok. Następnie, jak wyciągniemy kapstan, zdejmujemy to koło. I to koło tutaj ma też taką samą zawleczkę. Następnie zdejmujemy sobie to koło. Te sprężynki. Odkręcamy tę śrubę i tę śrubę. Zdejmujemy to. Wypinamy te zatrzaski. I mamy mechanizm na wierzchu. I tam po kolei wyjmujemy blaszki i czyścimy. Takie miejsca też trzeba wyczyścić i pędzlem, lub jakimś płynem. Zobaczcie, jak to wszystko jest tutaj zakurzone. No wiadomo, to są elementy, które najwięcej kurzu zbierają. Teraz widać trochę, jak jest ten mechanizm sań z głowicą skonstruowany. Rozbieram dalej. Obie osie mają niestety pordzewiałe fragmenty. Wiecie, taśma magnetyczna to jest z rdza na takim podłożu poliestrowym. Dlatego to czasami może pordzewieć. Tu widać, gdzie paznokciem pokazuje. No to do polerki się nadaje. Pamiętajcie, że jak zdejmiecie kapstan, macie tutaj taką podkładkę i jej nie zgubcie. Najlepiej od razu na osią założyć. No i tu jest zabezpieczenie koła. Trzeba je podważyć i ostrożnie, żeby nam nie poleciało się na dal, zdjąć. I będziemy mogli odkręcać śruby. Tu jeszcze mamy taką sprężynkę, która nam służy do blokowania klawiszy w pozycji odpowiedniej. Przesuwa tam pod spodem, pod tym kołem jest taka specjalna dźwignia i ta sprężynka nam blokuje te dźwignie. W takim stanie autostop długo by nie podziałał, ale z drugiej strony jest problem taki, że tutaj brakuje nam elementów w autostopie. Tak jak powiedziałem wcześniej, no i to jest ta dźwignia, która nam blokuje klawisze w pozycji włączonej. Mamy w tej chwili rozdzielony mechanizm, to są klawisze, a to jest ta część z saniami od głowicy. No i sanie od głowicy już są. Nie, to jest ta część z saniami od głowicy. Właśnie coś mi tam spadło, ale ja już wiem, jak to złożyć. To jest najgorszy klawisz. On ciągle się tutaj sam wysuwa, bo nie ma blokady takimi sprężynkami jak to. Więc jak będziecie coś takiego składać, to naprawdę bądźcie cierpliwi. Naprawiam magnetofon, to Wam coś pokażę. To jest taśma Kata Bastard. Nie mogę pokazać okładki, bo pan L usuwa wszystko, co ma związek z Katem, a on tego nie wpuścił do internetu. Więc zobaczcie, jak ta taśma wygląda. Ta taśma jest obsypana. Odkleił się proszek magnetyczny i tam, gdzie głowica orała taśmę, tam znika ten proszek. Wystarczy 5 minut puścić tę taśmę, żeby głowica była zabrudzona i brzmienie jak z piekła. Może o to chodziło. W każdym razie to może się zdarzyć z taśmą, która jest kiepsko wyprodukowana. Ja podejrzewam, że tutaj są jakieś no-name'y. Dawniej właśnie tak, na takich taśmach opierała się polska produkcja. Bardzo słabych jakościowo. I to po 20 latach właśnie daje takie efekty. Tej taśmy się nie da słuchać, ona jest prawie przezroczysta już i nie ma tutaj proszków w najważniejszych partiach.
Może gdybym to wziął, skasował i nagrał ponownie, może by to coś dało. Tak, po prostu taśma jest do wyrzucenia. Zostawiłem ją ze względu na to, że no, zapłaciłem za nią i za prawa autorskie. Mam kopię cyfrową, więc nie ma problemu. Zrobiłem sobie z tej taśmy kopię cyfrową. I mogę tam, nie ma degradacji dźwięku już, bo degradacja nastąpiła w momencie przekopiowania. No i ciągle mogę słuchać z tą samą jakością, która była tutaj 15 lat temu na tej taśmie. A pokazuję wam to tylko dlatego, żeby pokazać, że takie rzeczy się zdarzają, że taśmy nie są wieczne. A te gorsze jakościowo, o czym mówiłem w filmie Subiektywny test taśm, te gorsze jakościowo właśnie trafiały na polski rynek do masowej produkcji prerekordów. Zamalowałem i można wyczyścić to, nasmarować i złożyć. Przestrzegam was też przed szarpaniem na siłę, bo elementy mają miejsca, zaprojektowane miejsca, w których można je uwolnić. Jak widzicie, tutaj jest wycięcie, tu jest wycięcie. Tutaj bardzo pięknie widać rdzę pochodzącą z taśmy. Trzeba tę gumkę wyczyścić. Nie jestem fachowcem odgięcia sprężyn, no ale coś mi się tam udało zrobić. No i na koniec, żeby wam autostop dobrze zadziałał, tą sprężynkę, tam jest taka występ, który jest pomocniczy. Tą sprężynkę trzeba z tego występu zrzucić, z tego haczyka, żeby teraz sprężynka zapierała się o ten kołek. Po to, że w czasie play ta część musi być, ślizgać się po tej ściance tutaj. I w ten czas, podczas play będzie ładnie chodziło, a podczas zatrzymania się tego kółka po prostu wyłączy nam. No i więc wciskamy play, kręci się ładnie, dźwigienka sobie pracuje, jest ok, ale jeżeli, tak żebyście widzieli, jeżeli zatrzymamy kółeczko, coś mi nie wychodzi. O, następuje autostop. Banalnie proste i świetne rozwiązanie. Siedzenie sprawdziłem, z której strony jest magnetofon, a z której odtwarzacz. Całe szczęście mam obudowę. I skoro tu mamy klawisz rekord, to muszę to odwrócić. I w ten sposób mogę montować. Czasem warto przeglądać części. Sprężynka, którą dorobiłem, jest w tym woreczku i to nie jest ona od pauzy, tylko ona jest od autostopu. Jeszcze raz to wyjmę, założę oryginał, żeby oryginalnie wszystko było. A skoro już wyjąłem, no to pokazuję wam, w jaki sposób sprężynkę się mocuje i po założeniu tego podnosimy sprężynkę, żeby tam się zakotwiczyła na tym bolcu tutaj. I jest dobrze. Już mamy docisk odpowiedni. O, jak pociągnę, on i tak sobie sam wróci. Nie? I to jest właśnie zasada tego. Chociaż nie jest taki zachętny, widzę. No tu jeszcze to dopycha. Może słaba sprężynka. W każdym razie najważniejsze, żeby działało w czasie pracy. Żeby nam nie wyłączał podczas play. Nie wiem dlaczego, ale miałem wrażenie, że pan Dariusz załączył paski. A tu się okazuje, że paski są, ale stare. Trzeba... Ojejku, jaka plastelina. Trzeba je zmierzyć. O, będzie trochę roboty z tym, bo jak są takie plastelinowe, to generalnie nie zrobimy pomiaru. Trzeba założyć sznurek teraz tutaj. W zależności obwodu do promienia, czyli średnicy, wyliczyć paski. Teraz mam zawiązany sznureczek. I nie mogę go zdjąć, bo muszę albo wyjąć to koło, albo to koło. No więc po prostu zwyczajnie można go przeciąć i zmierzyć długość, tak?
To jest proste, banalnie proste. Widzicie, teraz zmierzymy sobie i obliczymy pasek. Poobcinałem te wąsy, żeby mi nie przeszkadzały. No i teraz ciach. I to jest obwód. I tu mamy obwód, tylko pamiętajmy, że to nie jest elastyczne, więc można ze 3-4 mm zdjąć z tego obwodu. I z obwodu liczymy średnicę. Założyłem. Widzicie, to jest troszeczkę luźne, więc będę musiał trochę zmniejszyć rozmiar odmierzonego. Bo no, jedną ręką mi ciężko jest tutaj zawiązać to. Ale jest jeden pasek i zaraz sprawdzę, czy ten pasek w ogóle jest tym samym paskiem co tutaj. Chociaż z tych tutaj śmieci już wynika, że raczej tak, bo mają tak mniej więcej to samo. No i wychodzi, że raczej tak, że to jest to samo. Dwa takie same paski. Tak mniej więcej nienaciągnięty 202 mm obwód, w związku z czym jak będę kupował pasek, to muszę jednak, o, powiedzmy tam, gdyby wyszło mi na przykład 56 mm z tego średnica, no to 52 mm będzie dobre. I tu mamy proste arytmetyczne wyliczenia. I wychodzi na to, że ten pasek rozciągnięty ma fi 4 cm, a mi wyszło 3,7, troszeczkę ciaśniejszy, jak powiedziałem, żeby nie było luzu. No tutaj ten jest rozciągnięty. On jest generalnie taki, że leje mi się przez palce. No, proszę zobaczyć. To nie jest już pasek. Więc 3,7, 3,8 cm można kupić. Powiem wam szczerze, że z trudem znoszę upały powyżej 26 stopni. Na zewnątrz w tej chwili mamy godzinę 18, słońce będzie niedługo zachodzić. Mamy 29 stopni, w mieszkaniu jest 27 stopni. Tutaj, gdzie jest 21 stopni, siedzi się bardzo komfortowo. Dlatego chętnie spędzam czas na remoncie tego Hitachi. Także teraz sprawdzę kondensatory. Oczekuję teraz, że mi się rozlutownica, ta jest akurat bez ssaka, czyli taka zwykła, naciskacie stryk, nie ma pompki. Podobnie jak osysacz cyny wygląda, więc czekam, żeby mi się rozgrzała, to wam powiem, że rozmawiałem z właścicielem, mailem oczywiście, i okazuje się, że wszystko działało, tylko trzeba było wyczyścić, pan dyrektor zebrał. Więc mam nadzieję, że po złożeniu nie będzie problemów. A sprawdzenie kondensatorów robię tylko profilaktycznie i chyba w sumie tylko i wyłącznie w tej części zasilacza i wzmacniacza, bo 50 zł wartość tego sprzętu jest, a już w tej chwili wydałem 70 zł na części, czyli paski i potencjometr. Zobaczymy jeszcze, ile będzie czasu zajmowało mi czyszczenie tego urządzenia. Podejrzewam, że za czyszczenie będzie trzeba też jakieś 50 zł tutaj za chemię, za prąd policzyć. A wylutowałem sobie jeden kondensator. To ma 1000 mikro na 16 V. I mamy takie parametry. ESR 15 i 950 pojemność. Kondensator ma 95% pojemności, więc spadek 5% to jest naprawdę niewiele. I co to jest za kondensator? Właśnie możecie sobie zobaczyć. Tutaj w miejscu lutowania tego kondensatora akurat nie mamy żadnych, że tak powiem, klejów. On też ładnie wygląda. ESR jest na takiej granicy tolerancji, więc spokojnie z powrotem trafia to w PCB. Tego tu będę musiał usunąć tą substancję, więc teraz sobie hot aira uruchomię, gdzie on jest, zawsze go gubię. Z jego wysokością budapremem raczej nie ma problemów, jeżeli chodzi o usuwanie. Mam tutaj kondensator 2200 na 16 i niestety pojemność już jest
Bardzo kiepska, za to ESR wyśmienity. Niemierzalny przez ten elektroniczny gadżet, ale z pojemnością zaraz zobaczymy, ile nam spadło. Spadło nam o 30%, więc zakładając 25% tolerancji, i tak ten kondensator jest poza dopuszczalnymi granicami. Dobrze, czyli szukamy sobie w skarbnicy kondensatorów i wymienimy. Tutaj mamy CEP605 i 606 oznaczone jako te same kondensatory. A się okazuje, że 606 jest 1000 mikro, ten sprawny. Tam jest 605 wymontowany, więc tam 3300 i nam się wyrówna. Tutaj mam taki 1000 mikro, to jest 92% oryginalnej pojemności, a jest on tutaj. I też powinien mieć 2200. A dlatego, że mamy inny schemat, bo to jest schemat od trochę innej konstrukcji, podobnej, ale innej. Tutaj mamy, więc możemy uznać, że ten 1000 mikro tutaj powinien być. I go zamontujemy z powrotem, bo jego parametry są jeszcze, chociaż nie wiem, czy on nie wylał. To raczej było z płytki drukowanej, ten klej czy tam coś. Podgrzałem go trochę. 942 mikrofarady, więc nie ma co narzekać. Tutaj był drugi. Mam bardzo podobne parametry, więc je zostawię. To prawda, że od tego kondensatora zależy dolna częstotliwość, no ale chyba nikt nie jest przekonany, że ten głośnik robi bum, bum, bum. In my room. W częstotliwościach poniżej 60 Hz. Najbardziej to mnie interesuje kondycja tych tutaj w środku radiatora. Wiecie, te urządzenia z reguły, jako że posiadają niską moc, są eksploatowane w pobliżu jej górnej wartości. Żeby bum, bum, bum było głośno i daleko słychać. Mamy tu takiego dziwolonga, który miał trochę większą pojemność, 108% nominalnej pojemności, 0,47 ESR dla tego kondensatora. To jest trochę, że tak powiem, za dużo, ale pamiętajmy o klasie sprzętu, więc spokojnie mogę to tu zostawić. I tak ostateczną decyzję i tak podejmujemy, sprawdzając, co to jest na schemacie. To jest tu centrum kadru 509. Jest on połączony z jakimś ripple filter. I tak szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, co ten ripple filter robi, ponieważ nóżka numer 10 i 4 jest zwarta w tym obwodzie, czyli ripple filter jest wyłączony. Może to jest taki wzmacniacz, wiecie, tak, bo to jest 4 głośniki, więc jeden wzmacniacz zasila sekcję niskotonową, drugi wzmacniacz wysokotonową. I tak się zastanawiam jeszcze, czy nie wywalić go, czy też go zostawić. Nie wiem, do czego ten cały układ ripple filter w tym układzie scalonym służy. Dobra, będę mieć jakiś tam ładny, to wymienię. On jest w pobliżu radiatora, ale zdajmy nowe życie. Mamy kondensator trochę innych warunków klimatycznych, 105 stopni. No to blisko radiatora. I w drugim kanale dam taki sam, będzie dobrze. Przy okazji prośba dla sprzedawców, nie obcinajcie tak krótko końcówek sprzedawanych kondensatorów. Nie wiem dlaczego, ale zamówiłem z długimi końcówkami, tak jak było na zdjęciu, a dostałem obcięte. Kondensatory nie są używane, bo po parametrach widać, że jest dobry. Ale jest problem z montażem go PCB, bo jest krótkie końcówki, ma nie. No. Ten koleżka to jest 10 mikro, zdaje się, tak, na 16 V, był bardzo blisko radiatora. 52 SR. My, tam gdzie widzicie puste miejsce, tam był zamontowany. Obawiam się, że ten drugi na prawo też będzie w złej kondycji. 10 mikro na 16 V był tutaj. I dlatego go wymienimy.
On idzie na nóżkę numer 5, na wzmacniacz mocy. No ten obok to po prostu był ten sam kondensator, tylko że dla drugiego kanału. I też fatalna sytuacja, ESR9 ohmów, 12 mikrofaradów, zwiększona, jeżeli chodzi pojemność, ale nie możemy zostawić tych dwóch kondensatorów. Tam widzicie miejsce wylutowane nad tym dużym niebieskim, w związku z czym wymienimy sobie te kondensatory. Musiałbym poszukać jakieś 105 stopni. Nie będę dawał tych złotych niczkonów, ale coś tutaj na pewno znajdę odpowiednio do tych. Zamontowałem je nieelegancko z punktu widzenia estety, ale takie oddalenie od radiatora przedłuży ich żywotność. C504 w środku kadru. 220 mikro na 10 V. Nie grzał się w bezpośrednim sąsiedztwie radiatora. Można uznać, że z przymrużeniem oka można go zamontować z powrotem. Drugi kanał, o dziwo, ma się też dobrze. To, że kondensator jest przyklejony do radiatora, nie zawsze może świadczyć, że on będzie w złej kondycji. Tu mam 10 mikro na 16 V. Z przymrużeniem oka jeszcze można by było go zostawić. Ten ESR jest troszeczkę duży. Tak mniej więcej 0,9, ale w tych rodzaju sprzętu możemy to zostawić. I ten był tam, gdzie jest C539. Centralnie w środku kadru. I przyklejony do radiatora był. 47 mikro na 10 V. To jest ten. Zmierzymy teraz sobie ten drugi. I jak widać, jest on zły. A ten jest jeszcze gorszy. To jest to, co wywaliłem ze wzmacniacza i zasilacza. 220 mikro na 10 V. Ostatnie dwa, które zmierzyłem. Perfekto. Dobrze. Nie wiem, co będzie za bałagan tam, na tamtej płytce, ale tam przecież nie mamy dużych źródeł ciepła. Wyrywkowo sprawdzę 2-3 takie bardziej newralgiczne punkty. Jeżeli będą się w miarę dobrej kondycji zachowywały, no to nie będę reszty kondensatoru sprawdzał. Pamiętajmy o jakości tego sprzętu i ocenie. Każdy punkt, każdy kondensator wylutowany i wylutowany to jednak jest czas i koszty, nie? 3,3 mikro na 50 V, idealny. Tutaj mam takiego cwaniaka, co ma zawyżoną pojemność, ale to jest tylko 13%. Pozostałe parametry mogą zostać. To jest na 6,3 V, więc ten ESR też był dobry. Tutaj mam 10 mikro na 16 i niestety te kondensatory nikonowi się chyba nie udały. Ostatni to 100 mikro na 10 V. I taki 100 mikro na 10 V ma trochę za dużo ESR, ale jak mówiłem, jest to tani sprzęt. I to też jest kondensator tutaj na wejściu jakimś przy tych gniazdach separujący, więc może tak zostać. Dobra, przemyłem trochę te płytki. Teraz tak, dlaczego wymieniłem te kondensatory? Ponieważ znajdowały się one w pobliżu radiatora wzmacniacza mocy i były w słabej kondycji. Na tych płytkach kondensatory są w różnej kondycji, czasami lepszej, czasami gorszej. I decyzję o ewentualnej wymianie podejmowałem w oparciu o schemat. Wylutowałem 6 kondensatorów, 2 były tak na granicy, 1 był dosyć kiepskawy, pozostałe były dobre, więc myślę, że już w tym momencie nie ma co ściemniać i szaleć z wymianą kondensatorów. Zresztą widać, że oryginały też nie są najwyższej jakości. To jest Nishikon oczywiście, ale słaba seria. Teraz pozostaje mi czekać na paski i potencjometr głośności. I będziemy mogli przystępować do montażu tego wszystkiego i sprawdzenia tunera FM. Tuner FM sprawdza się na pośrednią częstotliwość, przemiatanie, gdzieś tu było, włączamy, jak to się nazywa, dump antena i przemiatamy sobie pośrednią częstotliwość, żeby sprawdzić, czy jest wszystko ok,
Potencjometr tak powinien wyglądać do tego. 10 zł kosztuje plus przesyłka. Teraz trzeba tylko sprawdzić, czy mamy odpowiedni kierunek tego potencjometru. Poreperować te ścieżki tutaj. I nieco przyciąć. Widzicie, jest troszeczkę dłuższa ta dźwignia. Innego niestety nie znalazłem w handlu. Schemat montażowy jest niezwykle pomocny. Pierwszy rezystor jest od tego punktu. Tu mamy suwak. I tu mamy drugi punkt. Czyli to jest tak, suwak i ten drugi punkt tutaj, który jest zerwany. Bo tutaj mamy masę. I zgadzałoby się. Jak przyjrzymy się potencjometrowi, mamy 1, 2, 3. A druga sekcja jest oznaczona prim. Czyli 1, 2 i 3. Druga sekcja jest tak, że tu mamy masę, następnie suwak mamy włączony z tej strony, czyli tutaj suwak, no i trójka jest podłączona z tej strony, sygnałowa. Czyli potencjometr nam wejdzie. Teraz usunąć trzeba solder maskę tutaj, zastosować kawałki drucików miedzianych. Można oczywiście zastosować coś innego. To jest coś takiego, jest to pisak, w którym możemy rysować ścieżki, no ale w tym przypadku akurat nie nada mi się to. Nie jest to też tanie. Widzicie? Cold solder PCP repair, co znaczy, że to jest zimne lutowanie i naprawa płytek PCB. Ja ten pisak mam do czegoś innego, ale informuję, że można coś takiego użyć. Tutaj jest informacja, jak to robić, no i tak to wygląda. Czyli po zmontowaniu będzie to wyglądało tak. Ten cały equalizer, equalizer. Nazywajmy go albo po polsku, albo oryginalnie po angielsku i proszę się nie śmiać z tego equalizera. I tu mamy potencjometr głośności na dłuższej gałce. Myślę, że tak zostawię. Zrobię zdjęcie, zapytam właściciela, że tak zostawić. No teoretycznie mamy dobrze. Sala kierujemy to izolacyjnym, żeby nam się tutaj nie korodowało i jakieś dziwne inne rzeczy się nie działy. Tak sobie oglądam płytkę i widzę korozję na nóżkach jednego z kondensatorów. Jakby trochę wybrzuszony był. Czyli jednak muszę te kondensatory sprawdzić na tej płytce. Sprawdzę jego parametry teraz. 0,47 mikrofarada, czyli 47 setnych. No nie jest w najlepszej kondycji, ale też takiego kondensatora nie mam. 47 setnych na 50 V, 470 nano można ewentualnie założyć. Najpierw muszę poszukać, gdzie ten kondensator jest i od czego jest odpowiedzialny, żeby podjąć się ewentualnie takiej wymiany. No wiecie, elektrolity w torze audio lepiej, jakby ich nie było, a byłyby zwykłe kondensatory nie ceramiczne, tylko polipropylenowe. Kondensator 482 47 na 50 V jest tutaj. Jest on w drodze sygnałowej jakiegoś filtra. W tę stronę to tu idzie ten sygnał na przełącznik. Można ze spokojem zastosować tu polipropylenowy 470 nano. I taki ładny kondensator Kemeta można tam zamontować. Drugi też pokorodowany, ale w nieco lepszej kondycji. Dobra, wymieniłem na polipropylenowy. Złożyłem sobie to na sucho, żeby wiedzieć mniej więcej, gdzie znajdują się jakie elementy tego. To jest ogromne urządzenie. To jest moja dłoń w porównaniu z tym. Mi się ta kieszeń niestety co chwilę otwiera, co mnie nieco irytuje podczas montażu. I te płyteczki muszą wejść do środka tutaj. Także tak to się mniej więcej prezentuje, a będzie się prezentować lepiej, bo będzie jeszcze rączka. Trzeba tu jeszcze troszeczkę wyczyścić. Tutaj nie trzeba takiej rzeczy robić. No, pędzelkiem albo wacikiem coś tam wyciągnąć jeszcze tych zabrudzeń. Czyli tutaj będą mechanizmy, tu będzie płytka PCB na pewnie specjalnym jarzmie tam w środku. No i tu mamy gdzieś jeszcze klapkę baterii, którą oczywiście mam zafoliowaną. Wyciągnąłem z tego skoroszytu
schemat. Teraz będzie łatwiej mi to złożyć. Tak sobie śmiało przykręciłem transformator. Widzę tutaj przewód. Jest od baterii komory. Niby gdzieś tam zdjęcie widziałem z tym przewodem, ale jeszcze sprawdzę, czy to na pewno jest ta złączka. Muszę jeszcze raz odkręcić transformator, wlutować przewody. Także tak to jest, jak się samemu nie rozkładało urządzenia. Oczywiście schemat wszystkiemu pomoże. W608, komora baterii. Było widać, że jest lutowane. W608 z tej strony. Prawdopodobnie czerwony jest oznaczony. Jeszcze spojrzę na zdjęcie. Nie pomyliłbym się z czerwoną kropką, czy tam paskiem. Jest, a to puste kółeczko, a na pełne kółeczko jest cały przewód. Porównajmy sobie ze zdjęciem. Biała jest po lewo i z czerwoną, czerwoną długą prostą jest po prawo. Dobrze. Zdjęcia są pomocne, ale można by to dojść na podstawie tego tutaj. Praktycznie rzecz biorąc, no, pouzupełniłem braki śrubek. Muszę poczekać znowu na paski, bo nie doszły w tym czasie, co się spodziewałem. Tutaj wszystko umocowane. Są przewody z zasilacza. Tu podejrzewam, że podpięty będzie magnetofon. Także czekać. Ułożyłem tak na sucho, że tak powiem, bez montażu te płytki. Chcę zobaczyć, czy mi wszystko przypasuje. Nawet przewodów nie popodpinałem jeszcze. Widzę, że tu jest problem z kieszenią, ale tam widziałem, że są jakieś śruby czy zapadki, nie pamiętam. Tutaj mamy klawisze od surroundu, tu będą popychacze. Tutaj są te suwaki ładne. Tu mikrofon wyleciał niestety z jarzma. Tu jest takie specjalne jarzmo. Ja podziwiam zawsze konstruktorów takiego typu urządzeń, że oni w tych latach bez komputerów to projektowali. O, mikrofon w las. I tak ładnie udało mi się to wszystko. Teraz pasek od magnetofonu, od tego aparatu mi ugrzęzł. Że oni tak ładnie wszystko potrafili spasować. To wygląda tak, jakby ta kieszeń miała wyłamane jakieś tam zatrzaski albo ośkę. No reszta mi się spasowała, więc nie ma problemu z tym, ale problem jest z kieszeniami, muszę to jeszcze obejrzeć. To co tu widzicie, to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego są problemy z tą kieszenią. Oj, nie wiem, czy uda mi się to naprawić. To tworzywo należy do tych, które nie lubi być klejone. To jest jakiś tam rodzaj tworzywa ABS. Tu też widzę złamany kawałeczek. No, coraz więcej niespodzianek w tym magnetofonie jest. Ale nie wiem, jak tam z drugą. Tutaj jest raczej dobrze wszystko. Także muszę pokleić te elementy, co mi wydłuży czas pracy o jeden dzień. No bo nie mogę, wcześniej tego nie zauważyłem, bo nie rozbierałem. Nie mogę teraz montować mechanizmu, mając taką kieszeń niepoklejoną. Jeśli nie wzmocni tego włókno szklane i żywica epoksydowa, to nie mam przepisu na to. Także muszę przygotować substancję i pokleić to. Tak, słuchałem przed chwilą radia i słyszałem pana ze szczeliną na przodzie, co czasami gra na gitarze, i przypomniała mi się reklama, jak podłączyli go z gitarą do paneli słonecznych. Naprawdę brak mi słów. To jest takie ogłupianie, że to się w głowie nie mieści. Ja wiem, że niektórzy traktują te reklamy z przymrużeniem oka, ale jak mnie, nie wiem, bratanek zapyta wuja, a czy można grać na panelach słonecznych, no to będę wiedzieć, dlaczego mnie o to pyta. Ja swojego odbiornika telewizyjnego nie posiadam z wyboru. Znaczy chyba nawet nigdy nie miałem. Swego czasu, jak miałem 20 lat, miałem czarno-biały odbiornik telewizyjny Neptun, który też sprezentowałem komuś, bo nie chciałem oglądać tylko trzech programów telewizyjnych. Satelita była u ojca w pokoju. Jeszcze ten czas, kiedy się z rodzicami mieszkało. Ale
Mam w pracy odbiornik telewizyjny i ten odbiornik telewizyjny od czasu do czasu gra. Takie uprzyjemnienie czasu kierowcom. I po prostu tę reklamę wtedy zobaczyłem. Jak on się nazywa, nie pamiętam. Jest bohater znanych komedii, Rodzinka czy coś takiego. Panna K. I jak zobaczyłem, jak te panele, do których go podłączyli, zaczęły grać, to po prostu schwyciłem się za głowę i powiedziałem, nie, dziękuję, proszę wyłączyć telewizor. Jak to nie będzie trzymało, no to jest właśnie tam specjalna żywica Epoxy Resin 4 Minute Quick SKT. Nie wiem dokładnie. Sprawdzała się w kilku zastosowaniach, więc może na ten ABS mi tutaj, czy tam jakieś formy polistyrenu pomoże. Potem to tutaj wytnę, bo być może tutaj jest ta szczelina techniczna jest ważna. W środku ten... Podejrzewam, że przyszły paski do punktu, do paczkomatu. Tutaj w środku jest ten pręt, więc jest ok. Tak, paczka przyszła do paczkomatu z paskami, więc zrobię sobie przerwę, wypiję kawę, pójdę po paski i będę montował dalej. A to tak czy siak musi do jutra czekać. No i jeszcze rozebrałem ten mechanizm oporowy. Smaru jest dosyć, jest w miarę taki, jak powinien być. A, przewróciło mi się, no widać, ciągnie się. To jest właśnie odpowiednia konsystencja tego smaru oporowego w tym tłumiku otwierania taśmy, otwierania kieszeni. Niestety po naprawie to się identycznie zachowuje. Już porównywałem te bolce w obu taśmach, w obu kieszeniach, nie taśmę. I nie znalazłem ani tutaj jakichś innych wyprowadzeń czy mocowań. Nie mam pojęcia, czym powodowane jest to, że ta kasetka się tak blokuje. Tryby też nie są za bardzo wyrobione. Nie mam pojęcia. Pozostaje mi to przesmarować i zostawić tak, jak jest. Tutaj prawdopodobnie to są technologiczne wypraski od odlewów. Nie wiem. Wiecie co? Wszystko niby jest fajnie, nie? Złożyłem nawet to gra. Nawet gra. Ale jak włączę pauzę, to mi autostop wywala. Dlaczego? Bo ta sprężynka, która tutaj jest w tym miejscu, jest inaczej osadzona niż ta sprężynka w tym miejscu. Ona przez cały czas powinna nam to ramię tutaj podnosić do góry, a nie podnosi. W związku z czym muszę to rozebrać. Szósty raz. Przy okazji spadła mi ta sprężynka na podłogę. Podczas składania tego mechanizmu nie zauważyłem. No i muszę tę sprężynkę z powrotem umieścić. Sześć razy rozkładałem ten mechanizm, cztery razy ten mechanizm. Dlaczego? Te blaszki są niezwykle cienkie i delikatny nacisk je ugina. A wiecie, mechanizm ma kilkanaście lat być może i całe to mocowanie tutaj już spowodowało powyginanie blachy nośnej i zacinanie się mechanizmu. To mogłem się dopiero dowiedzieć, kiedy założyłem paski i sprawdziłem pracę. Mówiłem, że nieogradowane krawędzie, tutaj jest taka właśnie, powodują haczenie się mechanizmów i tu widzicie, jak ten mechanizm jest ślad i to powoduje haczenie. No trzeba ogradować takie rzeczy, żeby on chodził płynnie. Nawet smarowanie nie pomaga. Znaczy ja używam smaru trochę innego niż oryginalnie powinno być, ponieważ ten smar już nie jest dostępny w handlu, więc poszukałem zamiennik. No i złożyłem ponownie. Nie wiem, czy mi się udało dobrze złożyć. Zaraz zobaczymy, czy autostop działa. Nie działa. Nie wiem czemu. Może tu będzie działał. Tu działa. Coś tu jeszcze nie tak jest z tą dźwigienką. Trudno mi powiedzieć co. Ale na razie zrobię sobie przerwę, bo już mam dosyć.
i pójdę sobie zrobić kawę. No. Coś nie tak jest z tą dźwignią. Ona powinna się zatrzymać tu, o, i tak zrobić, a się nie zatrzymuje. Coś za bardzo ją odbija. Może któraś ze sprężynek, nie wiem która. No trzeba to obejrzeć. Doszedłem do tego, że po chwili wyłączy. No wiecie, to jest stary mechanizm. Te sprężynki, które tutaj są, też mają swój wiek i nie mają właściwego naprężenia. Myślę, że to co chciałem zrobić, to już się zdarzyło. Ten 3D system trochę puka, ale to nie jest wina łącznika, tylko po prostu systemu. U Borysa budki zostanie pełniony. Radio też działa. I muszę tylko sprawdzić na pośredniej częstotliwości, czy jest wszystko w porządku. No i to będzie koniec. No brzmienie nie powala, bo są małe głośniczki, nie? Te magnetofony w tych podwójne miały taką funkcję, że jak tutaj się wyskoczyła pauza, bo ta się taśma skończyła, to był continuous play na tym. Ładnie. No jedno co mogę powiedzieć, to nagrywa podle. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze gdzieś. Brzmi nieźle. Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Wróciłem. No słychać wyraźnie degradacji brzmienia. Warto też sprawdzić dubbing. Działa. Szkoda, że obie się równocześnie nie wyłączają. A szkoda. Tutaj macie oleje. Poszukałem odpowiednika tego i tego zastosowałem. Ten też znalazłem do tych sprężynek olej, jaki smar dokładnie, nie olej, tylko smar. I jeżeli mamy elementy ruchome, metal do metalu, to w tym momencie tutaj stosujemy 10W40. Jeżeli plastik, to metal, wtedy jakiś smar poślizgowy 1600. Nie wiem co to jest, nie znalazłem tego smaru niestety, ale mam inny smar do takich elementów. Regulacje w tym magnetofonie to tylko prędkość i głowica. Zaraz sobie sprawdzę prędkość, czy jest prawidłowa. Prędkość odtwarzania w granicach normy. No i AM udało się zestroić, znaczy długie fale. No i średnie, czy tam SW to short wave, czyli krótkie, też są już zestrojone. No i AM też zestrojone. W sumie miałem tego nie robić, ale tla wprawy zrobiłem sobie. No już zmontowany. Coś tam sobie pogrywa. To i tak nie jest od tego. O, jedynkę schwytało. Tutaj już nie będę szukał. To sprawdzone. Aha, teraz tape. Czyli działa. Stereo norma, a to jest ta prędkość podwyższona. No czyli wszystko jest ok. Tu jeszcze muszę to odkleić. Do zabezpieczenia. Także uwaga dla właściciela, żeby tutaj w tym miejscu naciskał, bo ta kieszeń nie jest stabilna. Czyli tu naciskamy. To możemy tu na środku nacisnąć, także nie ma problemu. Zrobione. Trochę musiałem tu podoklejać, nie wygląda to zbyt ładnie, ale to
jest jedyny sposób na uratowanie tego mechanizmu. On tutaj z tyłu wyskakuje, ta kieszeń. I niestety tego nic na to nie poradzę. Trzymajcie się.